Siemano, z strony Jacoba, w dzisiejszym odcinku Gierka Solo po powrocie z PGA. Tak jest, troszkę nie grałem, bo dwa dni. Zobaczcie, jak moja forma po powrocie. I oczywiście trzymajcie kciuki, łapkujcie, jeżeli chcecie więcej odcinków solo. Pod ostatnim zostawiliście wciul łapeczek, więc wielkie dzięki. I subskrybujcie z dzwonkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam serdecznie tam na dole do klikania czerwonego guziczka. A teraz zapraszam do oglądania. Widzę skrzyneczkę, ale mimo wszystko sobie chyba polecę na główny domek. Tam widzę, że parę osób też poleciało na ten poboczny domek, w sumie za tym głównym. Będą szli za chwilę tutaj. Właśnie, gosteczek już był na hita. Bez sensu jest tak wbiegać jeszcze z PM-em, kiedy masz pompę, lol. Chyba nie rozumiem ludzi. Ale dobra, jazda, jazda, jazda. Tutaj gdzieś ktoś jest. Nawet może dwóch cosi. Hide and seek w polu standardowo. Moja ulubiona część rozgrywki. Dobra. Też ziomeczek leży, aczkolwiek ja już nie mam żadnych matsów. Jezu! Od kiedy są takie zadymki? Ja przepraszam bardzo. Bo za moich czasów to tutaj się aż tyle nie działo. Dobra. Wow! Cztery osoby tak, o, na szybkości wyjaśnione. Trochę w szoku jestem, że tutaj aż tyle osób w ogóle było i tak szybko dojeżdżały. To przeładujmy sobie na spokojnie. Digielka biorę i tam była ta lepsza pompa, w sensie lepsza, zielona. Troszkę lepsza, ale zawsze się weźmie. Okej, jazda. Potka. Ekstra. To już w ogóle super. Jeszcze mam 200 matsów, więc coś zbudować się da jak na sam początek. Jest gicik, naprawdę. Pewnie ludzie jeszcze są gdzieś na podłużnej, ewentualnie tam na tej górce. A to za chwilkę się wszystko ogarnie. Jestem ciekawy właśnie jak u mnie ze skillem, bo zazwyczaj jest tak, że jak wracam po 2-3 dniach niegrania w Fortnite, to jest troszkę gorzej, więc tutaj również tak może być, bo właśnie wróciłem z PGA i wielkie dzięki, było was mega, ale to mega dużo. Mam nadzieję, że każdy, kto chciał, żebym mu coś podpisał, zrobić sobie z nim zdjęcie, to się udało, bo tak jak mówiłem tam po scenie, byłem dla was i aż do samego końca czekałem. Tam stałem naprawdę długo. No i scena też chyba fajnie wyszła, tam quiz był, dobrze odpowiadaliście na pytania, więc myślę, że spoko. Kurde, no tylko gościowi fraga zabrałem i nic poza tym, a ja go chciałem jeszcze zabić. O kurde, też mi wyrąbał. Uff. Mógł trapa jakoś dać, ale też w sumie miał, nie miał do końca jak tego zrobić tak szybko, bo do niego dobrze strzelałem, więc dobrze, że on tego nie zrobił, bo nie miałby mnie ciekawą sytuację. Gościu miał dużo kevlara wcześniej, bo mu walnąłem głowę i jeszcze sobie wypił moje potki, a widzę, że już nic mi tutaj nie zostało z leczenia takiego, wiecie, kevlarowego. Więc troszkę przykro mi się zrobiło teraz. Halo, naprawdę nic, wezmę tą pompę może. Bez amunicji to nie, o nie. Dobra, ty ziomeczku, też nie miałeś kevlara, bo już widzę, że nie miałeś, bo sam go nie użyłeś. No, 7 fragów tak ona solo na zgubnych ziemiach. Chyba aż takiego spadku skilla nie ma. A tam nie było jakieś lepszej jamki? Cały czas biegam z szarą, tak troszkę bieda. Ale no dobra, no jakby nie było, to luz. A mogę się założyć, że pewnie będzie była gdzieś i w kalendarzach mi naprzecie. Jakoś mi się wydaje, że coś przeoczyłem. Jabłuszka, dawaj, dawaj, jabłuszka. Come on, come on, come on. Jedno, drugie, a tam się znowu dwóch chłopka bije. To może bym sobie do nich podleciał? Tak, bo będą łatwiejsze fragi, bo to dwóch wiecie, o co chodzi. Wejdę na trzeciego. O nie. Ale teraz robię coś głupiego, jolo trochę. No właśnie, dlatego jolo. Już przestałem to robić. To czemu ja dostaję cały czas gdzieś? Ja myślałem, że oni się zabili. No bez przesady. Widzę tego typa. Kolejny typek dobiega. Kurde. Ile ludu.
Chodź tu, Bambiku mały. Dobra, dawaj mi to. Rift to go też mi się przyda. Potki są, ekstra. Ja pierdzielę, jaka zadyma na solo. Come on. Apteczka na sam początek, super. Czyli tych dwóch się zabiło na dole, a ja zabiłem tamtego na górze, dobra. Podoba mi się, w ogóle każdy z nich miał Kevlar, nie? Więc, znaczy każdy, dobra, nie wiem. Chyba strzelałem tylko do jednego. Albo do dwóch? Nie, do tego strzelałem na dole, bo go przecież zabiłem. Tego na górze i nie wiem tylko, czy strzelałem do jednego wcześniej jeszcze tam na górze. Fajnie, że wiedzą co do materiały. Ja pierdzielę, naprawdę no. Aż taka bieda z tymi matcami. Dlatego też mi poszło łatwo, bo goście nie mieli w ogóle matców, no. Bez jaj. Teraz wejść tam po tą snajperkę, chcę snajperkę i bandaże z powrotem też chcę, bo teraz mi uratowały życie. Jakby na to nie patrzeć. Bandaże są też czasami przydatne. 96 matców. Ja cię sumę. Ale bieda. Naprawdę. Bardzo niefajnie. Chyba, że nie zebrałem z tego typa. To jeszcze okej. Może coś by było. Nie no, oczywiście, że zebrałem. Lecę. Jakiś gościu, który dostanie one tapa zawki mi jest potrzebny, tak? Naprawdę jest mi potrzebny taki ziomeczek, który będzie stał i się nie ruszał, żebym miał 100% pewności, że trafi. O, tam jest gościu. Ale on się rusza niestety. I ktoś do niego strzela z góry. I ten z góry się nie będzie ruszać, bo będzie zajęty nim. O, patrzcie jak fajnie. Oni się będą dojeżdżać, a ja będę sobie z awupki strzelać. To jest jedyny dobry plan. O nie, gościu już wie co jest 5. Dobrze, dobrze, dawaj go tam. Krzyżowy ogień. Dobra. Tam jest jeszcze dwóch typa w ogóle. XD. Na tym nie wkurzasz, gościu. Fajnie, że mi się to dobrze postawiło, nie? Dobra. Uf. Bo zrobiłem niezbyt dobrego misa wcześniej. Jest jakaś MK? No nareszcie. A tam chyba też były wcześniej jakieś lepsze. Dobra, biorę tą pompeczkę. No i wychodzimy stąd, halo. No nie wierzę w to, ale gościu chyba spadł sobie trochę. Tak. Dobra. Dobra. On ma RPGa, co nie? Ja pierdzielę. Wypiję już dwie duże i wezmę sobie po prostu te małe na potem. Albo jednak nie biorę, tak? Tu nie ma w ogóle jak wyjść, a ja nie mam już matców. No i gdzie ty jesteś, typie? Ktoś do mnie strzela, nie? Ja muszę gościa dolecieć, bo jak się... dojechać, bo jak się wyleczy, to byłby mój koniec, nie? Ekstra. Zero matców, come on, to jest moje? Ekstra. Nie no, porażka jakaś, jeżeli o to ogólnie chodzi. Aż 12 fragów, ale... matców zerko. Jeszcze nie zebrałem jednego lutu bodajże. Wow, takiej zadymy się nie spodziewałem od razu po powrocie. Come on. Jakiś RPG był jeszcze złoty, ale to opluwam. RPGa. Jest lucik. Mam ognisko, ja wiem, że mam ognisko. Teraz się zachowałem tak, jakby mi czat podpowiadał. Ale tak jakoś mi się przypomniało o tym ognisku po prostu. I trzy dusze kawy w ogóle. WTF. Dobra, wszystko jest przeładowane, jest. No i bajeczka. Teraz to mogę lecieć, bo mam 500 matsów. Full HP i full kewa, jeszcze trzy duże kewlarki. I ktoś, kto do mnie strzelał, pytanie, gdzie teraz jest. O, graplerek. Ile? 8 biorę. Biorę graplerka, oczywiście. Tam będą ludzie biec z tamtej strony, więc powinienem kogoś złapać sobie. Jakiegoś fraga. Jeszcze jednego przynajmniej. Oby ktoś, kto ma serio już tak 1000 drewna, na przykład, nie? To bym uwielbiał tego typa. Tam jest snajper, tak? Nie chcę dostać bomby. A on musi do mnie podbiec. Co nie? Dobra.
Dostał za 60. Halo, mordo, bo strefa cię goni, wiesz co chodzi. I on do kogoś jeszcze strzela? Ej, to są macy. To ja nie wiem do kogo strzela, nie wiem czy to nie jest taki bait, że miast się odsunął. No pewnie. Teraz to... Ej, halo, możesz się zbudować? Teraz to do mnie strzela. Ty, no o co chodzi? Gościu, ty musisz biec. Gościu. No i chodź. No i elo. No i otwórz, no i otwórz, no i otwórz. No i fajnie, bo go zablokowałem. Leżysz, mordo. A, ja nie mam tego. No tak. Dawaj tym graplerkiem, bo HP nie chcę tyle tracić. Okej. I teraz pytanie, czy on serio do kogoś strzał, czy to był taki bejcik, jak właśnie myślałem, że był. I chyba był bejcik. Bo nikogo tutaj nie widzę. Gorzej, jak jest gdzieś w tych moich ruinach. O kurde, jest ktoś. Ja muszę tego kewa wypić najpierw, co nie? Jak z macami? Biednie. Dalej, beznadziejnie biednie. Kurde, no. I nawet sobie tych dużych, tych małych kewików na potem nie wezmę. Dobra. Spoko, ja tylko wejść do strefy chcę. Dobra. Nie wiem jakim cudem ten gościu w ogóle tyle przeżył. Biorę tą dużą potę i biorę apteczkę. Chyba. Tak? Tak, tak. Chodź tu do mnie, no. Ja nie wziąłem tej apteczki. To jest tylko jedna mała pota, to w ogóle po co ją biorę? Dobra, nieważne, warzywo gaming straszne w tym momencie było. Zjem sobie tą apteczkę w strefie, wezmę tą dużą i elo. W ogóle nie zauważyłem, że cały czas jedną potkę sobie przynoszę jak bambik. Boże, 400 IQ zagranie z mojej strony w tym momencie było. Poproszę XD w komentarzu, napiszcie. Zobacz przynajmniej kto dotrwał do tego momentu. Jakże smutnego. Co ja w ogóle wykminiłem, nie? Nie, myślałem, że ma z ich z 5, 10 i opłaca mi się to bardziej brać niż tam dużą. I że sobie je przeniosę. Pomijam, że mi się nie udało przenieść. To jeszcze jedna potka to była. O Boże. Never mind. 7 osób jeszcze zostało, w ogóle już 14 fragów, więc serio spoko giereczka, nie? Jestem mega zadowolony, teraz tylko wygrać to, żeby się gdzieś głupio nie podpalić. Matsów dalej mało. Cały czas mi ich brakuje, przez cały mecz brakuje mi materiałów, nie? Kurde. W ogóle gram po przerwie, a jakoś mi się lepiej gra? Może przerwa pozytywnie wpływa na giereczkę? Nie wiem. Piszcie, czy wy sobie robicie przerwy od Fortnite'a i na przykład... czy tu była lama? Jak fajnie, że ją zobaczyłem. Dawaj ją i lecimy gdzieś indziej. Come on, come on, come on. Matsy, matsy, matsy. I amunicja. Wszystko dostałem. Wszystko po prostu. Dobra, come on, come on. No, dawaj, dawaj, dawaj. Polecimy sobie do strefki. Na szybkości. Żeby się nie przemęczać. Tu jest jakiś ziomek. I on strzela do jakichś innych ziomków. To bardzo fajnie dla mnie. Nie. No i pan leży. On nie ma żadnych potek, nie? Tak, nie miał. To unlucky troszkę dla mnie. Tam się coś buduje do mnie. I mnie dojeżdża. Miałem sobie zrobić okienko, żeby go dojechać. Ale chyba to byłoby bad idea. No nie ma RPG-a. Jak ja nie lubię ludzi z RPG-ami. Okej. No WTF. Ty no chodź tu do mnie, bo ja nie wiem o co chodzi. Co to za one tap był w ogóle jakiś beznadziejny. Co on spadł? Nie wiem.
Super, bo ognisko że przynajmniej trzyma. Come on, come on, come on, come on. Nie mogę ogniska stracić, ile właśnie straciłem. Superancko. A mogę coś trafić w niego, czy będę jak Bambik i go nie mogę zabić, tak? No dawaj gościu, bo ja wiem, że tam masz jakieś potki pewnie. Ale mnie tak wkurzasz z tym swoim śmiesznym... O Jezu. RPG-em. Dobrze, z dwóch stron go walimy, ekstra. No i leżysz. Pytanie, czy on miał te potki, czy ich nie miał. A już było kryzysowo, szczerze powiedziawszy. Dalej jest w sumie, bo nie mam za dużo tego leczenia. Miał potki. Dawaj potki. Dwie potki piję. A wypierdzielaj. O, karabinek sobie wezmę, przeładowany. Potki na razie jedną tylko wypiłem. I tu jeszcze jest coś, co chcę. 90. Come on, come on. Gdzie jest ten typek? Aha, on jest tam. A ja muszę być tam. No nie wierzę, tu jest tyle ludzi. Dobra, chwila. Nie to! Czemu to się złapało jakieś gałęzi? Ja cię widzę, typie. Ja po prostu muszę przebiec do strefy. No nie, 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 nie. Masz tam typa na plecach zaraz za mną. Spokojnie, stary, zabij sobie go. Co ja ci niby zrobiłem takiego? Ja tu mam wyrąbane, żyj sobie w tej wieży. Nie no, nie wierzę, no. Dobra, to jest chyba mniejszy ogar niż tamten ziomeczek. Na tamtego to biorę to. No i czemu go nie zabiłem? No chodź tu. Chodź tu. Leżysz. Jeden versus jeden. Wow. Będzie można 19 fragów, ty. Dobrze. Ja go widziałem. A to jest ten typek z tym RPG-iem w ogóle. Aha. No i co my teraz zrobimy, mordo? A to nie jest ten z RPG-iem chyba jednak. To tamten był ten z RPG-iem. No i co on robi? Widzę trochę jego ciała. Dobra, gościu, no co ja się będę ciebie bać? Dobra, to było niezbyt mądre. Oj, no nie. Bez takich. To on chyba mało ogarnia, nie? Nie, no nie wierzę, bo ja nie chcę głupio patrzeć, nie? Bo to końcóweczka. Dobra. Uff. Uff. Gracz 511 tak o sobie zginął, goście. Ekstra, po prostu bajeczka. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o łapeczce w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem. Do następnego, trzymajcie się, cześć.